Minął kolejny tydzień, przyglądaliśmy się bacznie wszystkim wydarzeniom i wybraliśmy najważniejsze, by pokazać je w naszym programie informacyjnym. Zapraszam na studio Grupy Orlen, Grzegorz Szołkowski. Dzień dobry. Orlen z tytułem Top Employer. Kongres Chemia w Płocku. Zawody lekkoatletyczne w Łodzi. Podczas gali wieńczącej 10. edycję programu Top Employers Polska ogłoszono wyniki corocznego badania warunków pracy w polskich organizacjach, które wskazują czołowych pracodawców zapewniających wyjątkowe warunki pracy, dbających o pracowników i ich rozwój oraz starających się doskonalić praktyki związane z zatrudnieniem. Orlen został doceniony przez Top Employers Institute za spełnienie wysokich standardów zarządzania pracownikami. Organizacje posiadające certyfikat Top Employer zapewniają swoim pracownikom doskonałe warunki pracy dzięki wdrażaniu właściwych praktyk HR zgodnie z międzynarodowymi standardami. Top Employers to organizacje, które stworzyły i wdrożyły najlepsze praktyki HR. Pracodawcy posiadający ten tytuł zapewniają wyjątkowe miejsca pracy dzięki strategicznym i przemyślanym działaniom, które tworzą środowisko pracy wzmacniające i rozwijające pracowników. Ta statuetka i to wyróżnienie to ogromny sukces wszystkich pracowników PKN Orlen. Ale chciałabym z tego miejsca podkreślić, że jest to także efekt pracy całego mojego zespołu obszaru kadr, któremu z tego miejsca serdecznie dziękuję za zaangażowanie oraz za to, że znajdują pasję w tym, co robią. Program Top Employers Institute umożliwia organizacjom promowanie marki pracodawcy, porównywanie swoich praktyk HR z praktykami innych certyfikowanych pracodawców oraz dostosowanie do międzynarodowych standardów. Eksperci branży petrochemicznej i rafineryjnej, przedstawiciele resortów, środowiska naukowego oraz biznesu dyskutowali w Płocku o sprawach kluczowych dla branży. Chemia 2019 to 25. edycja sympozjum, które od lat odbywa się we wnętrzach Domu Technika, budynku, który podobnie jak sympozjum ma swoje miejsce w historii polskiej chemii. Globalne trendy, nowe kierunki rozwoju polskiej chemii, inteligentny przemysł, paliwa przyszłości, polityka klimatyczna to jedne z tematów poruszanych podczas tegorocznego jubileuszowego spotkania. Honorowym gospodarzem wydarzenia był PKN Orlen, a sympozjum otworzył Józef Węgrecki, członek zarządu Orlenu. Ogromna radość, że w sercu polskiej chemii spotyka się tak zacne grono, czyli przedstawiciele polskiej petrochemii. Myślę, że takie spotkania dają pewien bodziec do tego, żeby szerzej myśleć i szerzej spojrzeć na te, na te rozwiązania, na te kierunki, które mam nadzieję zostaną wyznaczone w tych dwóch dniach debaty. W ciągu tych dwóch dni sympozjum Chemia 2019 mieliśmy okazję porozmawiać o wpływu zmian uregulowań związanych z polityką klimatyczną na to, jak będą funkcjonowały w najbliższych latach, ale i w perspektywie odległej będzie funkcjonował przemysł rafineryjny, w tym w szczególności jak będzie wyglądała produkcja paliw. Przede wszystkim jest alternatywa dla paliw, które dzisiaj stosujemy, paliwa o obniżonej zawartości węgla. Jest w tym wszystkim oczywiście miejsce dla mobility i myślę, że tak naprawdę kompilacja tych dwóch rozwiązań daje nam sukces w przyszłości, w tej bliższej i w tej dalszej. Wieloletnią tradycją sympozjum Chemia w Płocku jest także możliwość pojawienia się przedstawicieli różnych branż związanych bezpośrednio i pośrednio z przemysłem chemicznym. Podobnie i w tym roku znaczną część powierzchni Domu Technika zajęły stoiska różnych firm pracujących lub wykonujących usługi na rzecz branży. Trwa jeszcze zima, ale lekkoatleci budzą się ze snu zimowego i próbują swoich sił w zawodach halowych różnej rangi. Jednym z takich meetingów lekkoatletycznych był Orlen Cup, który odbył się w Łodzi. Na trybunach Atlas Areny najlepszych lekkoatletów dopingowało około 8 tysięcy widzów. To były pierwsze starty w sezonie 2019, więc dla wielu zawodników liczyła się przede wszystkim możliwość wzięcia udziału w zawodach i rywalizacji z innymi, co jest odskocznią od treningów spędzonych pod dachem w pustych halach. Podczas Orlen Cup padło wiele bardzo dobrych wyników, dających szansę wypełnić minima na halowe Mistrzostwa Europy, które już niebawem odbędą się w Glasgow. W Łodzi mogliśmy zobaczyć biegi na 60 metrów oraz przez płotki, pchnięcie kulą w wydaniu pani panów, skok wzwyż i otyczce. Cieszą starty zawodników grupy sportowej Orlen w tych dwóch ostatnich konkurencjach. W skoku wzwyż Sylwester Bednarek wygrał konkurencję zaliczając 2,20, natomiast tyczka wyniosła Piotra Liska na 5,80, który wygrał ex aequo z Pawłem Wojciechowskim. Piłkarze ręczni polskiej ekstraklasy powrócili na parkiety. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock mają za sobą spotkania Pucharu Polski i ligowe. Klub ma za sobą
zmianę na stanowisku prezesa. Jak do tej pory Wiślacy jeszcze w tym roku nie przegrali. Od końca stycznia pokonali w ćwierćfinale Pucharu Polski drugi zespół Azotów, a na ligowych parkietach zdobyli komplet punktów ze Stalą Mielec, Chrobrym Głogów i ostatnio w wyjazdowym spotkaniu z Energią Gdańsk. Ten ostatni mecz, poza korzystnym wynikiem, przyniósł jeszcze jedną dobrą wiadomość. Powrót na parkiet Tomasza Gębali. Bodajże z meczu z Gdańskiem się zepsuł, a wrócił tak samo po 8 czy 9 miesiącach na mecz właśnie z Gdańskiem i fajnie, że mógł nam pomóc i oby coraz więcej minut, bo potrzebni nam są zawodnicy, potrzebne nam są bramki. Będę grał z ograniczonymi minutami, nie będę wchodził tak, że jak będzie potrzeba, to będę grał tyle, ile można, tylko będziemy ograniczać to, żeby jeszcze moje kolano się dostosowało do tego natężenia, ale to jest ten kamień milowy, jak się mówi, na który czekałem długo. Wrócił i pokazał się z niezłej strony. W ogóle nie było widać takiego długiego rozbratu z piłką ręczną. Oczywiście ten dołek przyjdzie, podejrzewam, że w następnym meczu, aczkolwiek cieszę się, że Tomek jest zdrowy. Życzę mu oczywiście jak najszybszego powrotu do wysokiej formy, bo na tym będzie profitowała przede wszystkim nasza reprezentacja. Szczypiorniści zdobywają punkty, łabędzie wypatrują w morskich falach zbliżającej się wiosny, a tymczasem w klubie doszło do zmian w zarządzie. Adam Wiśniewski złożył rezygnację, Huberta Morawskiego odwołała Rada Nadzorcza, a nowym prezesem został Robert Czwartek. Jest to bardzo trudny odcinek pracy, trudny odcinek faktycznie działalności sportowej, jak i również zarządzania. Wiem, że nie będzie to łatwe. Jestem gotowy do ciężkiej pracy. Chętnie podejmę się najcięższych wyzwań. Zresztą jestem do takiej pracy przyzwyczajony. Zarząd klubu pozostanie na razie jednoosobowy. W jednym z naszych ubiegłorocznych programów pokazywaliśmy sylwetkę młodego, choć utytułowanego już zdolnego paralotniarza z Płocka, Wojtka Bugdała, którego jesteśmy sponsorem. Ten wraz z Kubą Przygońskim, kierowcą Orlen Teamu, uczcili stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w niezwykły sposób. Ich pomysł, efektowne połączenie driftu i motoparalotniarstwa, znalazł uznanie w plebiscycie Cumulusy, który wyłania co roku najlepszych i najbardziej popularnych wśród kibiców sportowców lotniczych ze wszystkich dziedzin. Wojtek i Kuba wygrali ten plebiscyt w kategorii Extreme. Zachęcam do zobaczenia wyjątkowych 100 sekund, podczas których panowie połączyli siły i pokazali swoje umiejętności na ziemi i w powietrzu. To wydanie Studia Grupy Orlen za nami. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam serdecznie i polecam. Tymczasem do zobaczenia.